Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Kiedy wreszcie przyznacie, że Centralny Port Komunikacyjny to kompletna porażka? Wasz upór byłby nawet śmieszny, gdyby nie to, jak wiele ludzi przez was cierpi. Małżeństwo z Międzyborowa 2 lata temu zaczęło budować dom, a teraz okazało się, że przez środek ich działki mają przebiegać tory kolejowe. Takich spraw w całej Polsce jest tysiące. Wszyscy ci ludzie nie wiedzą, co dalej, czy dostaną odszkodowania i jakiej wysokości, bo nikt z nimi nie rozmawia. Tymczasem pan minister Horała, zamiast rozpocząć prawdziwe konsultacje społeczne, jest zajęty sobą i przeprowadzką z jednego ministerstwa do drugiego. Czy za pół roku pan minister razem z CPK pod pachą będzie przenosił się z jednego ministerstwa do drugiego, czy to będzie taka nasza nowa tradycja? To ile ministerstw ma koordynować infrastrukturalne inwestycje w tym momencie? To totalny chaos kompetencyjny nam grozi. Ale żarty na bok. Kiedy zobaczymy analizy uzasadniające ten projekt? Kiedy udowodnicie, że CPK to lepsza koncepcja niż rozwój Okęcia i innych lotnisk? Projekt ma już ponad 4 lata opóźnienia. Ile dotychczas wyniósł łączny koszt wynagrodzeń dla zarządu całej spółki CPK? Panie i panowie, pora nazwać rzeczy po imieniu. Nie ma czegoś takiego jak Centralny Port Komunikacyjny. Jest centralna pralnia pieniędzy, albo jak to woli, centralna porażka komunikacyjna. Zakończcie tą farsę, wycofajcie się z budowy CPK, albo przynajmniej skupcie się na komponencie kolejowym. Tam dramatycznie brakuje waszej uwagi. Dziękuję bardzo.